Ines Pomorska-Jarząb, witam Państwa serdecznie. Gościem dzisiejszej rozmowy z cyklu Biuro Karier Bliżej Biznesu jest Pan Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezydencie, jest Pan przykładem osoby, która przeszła wszystkie szczeble kariery w samorządzie. Jaki jest Pana przepis na sukces i od czego najlepiej zacząć? W 2002 to wszystko się zaczęło, więc trochę czasu minęło, powiedziałbym trochę, ale wierzę, że trochę, ale to jednak jest spory kawał czasu, bo prawie 20 lat związany jestem z samorządem, cały czas z samorządem Opola. Tak jak Pani to podkreślała, przeszedłem wszystkie szczeble kariery. W 2002 po raz pierwszy mieszkańcy wybrali mnie na radnego miasta Opola, zaufali mi w wyborach powszechnych. Pracowałem również w instytucjach samorządowych, przeszedłem drogę od pracownika przez kierownika wydziału, potem poprzez funkcję zastępcy prezydenta w Urzędzie Miasta, z której jeszcze parę lat temu mnie odwołano w wyniku zamieszania politycznego. Ale to akurat dało mi dużą siłę i kilkanaście miesięcy później zostałem prezydentem miasta wybranym przez mieszkańców, wbrew woli tych, którzy mnie z ratusza wtedy tak usuwali, więc pozwoliło mi to też pokazać siłę i determinację i też potwierdzić, że po prostu dobrą robotę ludzie, mieszkańcy doceniają. I chyba to trzeba właśnie robić, tak mówiąc wprost, trzeba być odważnym, trzeba być otwartym, trzeba stawiać na siebie. Jak Pani zadawała pytanie, to przypomniał mi się przykład Krzysztofa Kolumba i myślę, że właśnie takim trzeba być. Znaczy, trzeba się nie bać wsiąść z Kolumbem na statek i płynąć na koniec świata, żeby wykazać, że świat nie jest płaski, albo odkryć Amerykę, więc jak najbardziej ta odwaga, otwartość to są rzeczy, które są ważne, plus oczywiście cierpliwość, bo to też ma swoje znaczenie. Aby przejść te wszystkie etapy, z pewnością nie wystarczyły tylko studia. Co Pan robił, w jaki sposób Pan się dokształcał i co z perspektywy czasu wydaje się Panu najbardziej istotne i przydatne? Kończyłem studia MBA między innymi ponad 10 lat temu, czyli wtedy, kiedy to nie było jeszcze modne. Celowo podkreślam, nie było modne, dlatego że właśnie to jest istotą sprawy, żeby wyprzedzać pewne zachowania, umieć dostrzec to, co będzie przydatne, to, co będzie pomocne, czyli myśleć do przodu, a nie myśleć wstecz. Oczywiście studia MBA to nie jedyne, które kończyłem. Ja w ogóle kończyłem dwa kierunki studiów równocześnie. Zostałem uznany za najlepszego studenta na roku, a parę lat temu nawet Uniwersytet Opolski, którego jestem absolwentem, wymienił mnie w gronie najlepszych absolwentów swoich w historii, więc było to bardzo miłe. Kończyłem studia podyplomowe m.in. również na Politechnice Opolskiej, takie, które rozbudowywały moją wiedzę, bo w tym kierunku szedłem, żeby studia, które mam, obudować jeszcze dodatkowymi formami kształcenia, które poszerzają kwalifikacje, rozszerzają albo po prostu pokazują pewną perspektywę, bo dzisiejszy rynek pracy jest rynkiem bardzo zmiennym. Mówienie o tym, że zdobędę zawód, który potem będę wykonywał przez całe życie, jest ryzykowne, bo po prostu życie biegnie bardzo szybko do przodu. Oczywiście są takie zawody, które nieodwołalnie są związane, tak się wydaje, z naszą rzeczywistością. Prawnik, lekarz, polityk, żołnierz, ale ksiądz do tej pory. Ale jak będzie rzeczywiście, to nigdy nie wiadomo. Dlatego po prostu warto mieć coś w głowie, mówiąc w ten sposób, bo to wiedza daje nam bezpieczeństwo, stabilność i perspektywę. Panie prezydencie, a co według Pana powinni robić studenci, aby już w trakcie studiów się rozwijać? Dobrym pomysłem jest rozpoczęcie pracy zawodowej, bo teoria to jedna, praktyka to drugie. Myślę, że nawet nie ma się co bać pracy w innym zawodzie niż się kształci. Po prostu pracy, tego, żeby zauważyć, że życie to nie sprowadza się tylko do tego, że się czyta książki, czyta gazety, a wieczorami się spędza czas ze znajomymi, wypoczywa czy relaksuje, tylko rzeczywiście składa się z obowiązków i nie zawsze też ta praca przynosi płacę taką, jaką chcielibyśmy osiągnąć. Żeby dostać lepszą płacę, po prostu trzeba się bardziej postarać. Więc myślę, że taki pomysł pracy na studiach jest bardzo dobry. No i oczywiście sama nauka, zbieranie doświadczeń, aktywność, może wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus, bo to też jest cenne doświadczenie, bo przecież to, że u nas jest jak jest, to nie znaczy, że nie warto zobaczyć, jak w innych krajach się żyje. Kierunek jest dowolny, bo po prostu inne doświadczenia, spotkania z inną kulturą zawsze są rozwijające i poszerzające perspektywy. Jakie ma Pan rady dla studentów, którzy wchodzą na rynek pracy?
Rynek pracy dzisiaj, patrząc z perspektywy Opola, jest dużo bardziej rozwinięty niż kiedy ja wchodziłem na ten rynek pracy. Dzisiaj może sobie studenci tego nie wyobrażają, ale kiedy kończyłem studia, w Opolu było chyba z 15% ludzi bez pracy. Więc zdobycie pracy wtedy oznaczało konieczność znajomości języków obcych, posiadania kilku fakultetów, a i tak rzeczywiście liczyliśmy się z tym, że zajmiemy gdzieś tam stanowisko na szczeblu drabinki zawodowej. Dzisiaj młodzi ludzie mają fantastyczne prace w Opolu, wiele międzynarodowych korporacji, które tu działa, dużych firm, ale też i urzędów, i szpitali, i długo można by wymieniać. Mogą też rozpoczynać własną działalność gospodarczą, do czego zachęcam, bo to jest trudniejsze, ale daje więcej wolności, więcej satysfakcji osobistej. I pod tym kątem trzeba na ten rynek pracy patrzeć, czyli przekonanie do tego, że warto, że się chce, aktywność, gotowość rzeczywiście zaczynania od nieco niższych szczebli i niższego wynagrodzenia, bo jeżeli jesteśmy dobrzy, to wszystko przyjdzie. Jeżeli oczywiście też szczęście nam dopisuje, bo i tak w życiu bywa. Ale naprawdę zazdroszczę studentom współczesnym, że wchodzą na taki rynek pracy, na który ja chciałbym wejść wtedy, kiedy wchodziłem na studiach. Natomiast oczywiście zawdzięczają to również sobie swojej aktywności, więc myślę, że i tego im życzę, żeby się jak najlepiej na tym rynku odnaleźli. Rynek, który jest dużo bardziej rozbudowany. Zdecydowanie. Pracodawców jest więcej, bezrobocie jest mniejsze. Szanse pracy są też zupełnie inne, bo firm międzynarodowych w Opolu mających siedzibę za granicą nie było. Oczywiście to nie znaczy, że nie zachęcam do pracy w polskich firmach, ale szczególnie na początku kariery zawodowej czasami warto spróbować tych różnych środowisk pracy, nie tylko takich charakterystycznych dla nas. A jeszcze raz podkreślę, zachęcam do własnej aktywności, do próbowania założenia własnej firmy i w ten sposób podbijania świata. Jest też możliwość dofinansowania do działalności, prawda? Także jak najbardziej, to też jest kolejny pozytywny efekt tego rynku pracy. I trzeba z tego korzystać, bo to co najlepsze przed studentami. Czy Opole przewiduje jakieś działania, propozycje dla studentów w okresie pandemii? Miasto jest samo rzeczywiście w tej chwili w nieciekawej sytuacji, jeżeli chodzi o budżet miasta, bo pandemia skutecznie podcięła skrzydła w niektórych działaniach, które mamy, ale cały czas jesteśmy pro-studenccy, bardzo aktywni. Trochę nam smutno, że studenci uczą się w formule zdalnej, ale taki wymóg czasów, bo fajnie byłoby ich widzieć na naszych ulicach, w naszych pubach, restauracjach, na fantastycznych koncertach w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki czy w amfiteatrze, cieszących się ze zwycięstw Odry Opole, Gwardii Opole, Kolejarze Opole i paru jeszcze innych klubów sportowych, które w Opolu mamy. Zresztą sport akademicki w Opolu jest na wysokim poziomie, bo my i studentki, siatkarki zdobywające, podbijające polską ligę. Mamy też koszykarzy, studentów, którzy również są, świetnie sobie radzą. Więc Opole jest bardzo prostudenckie. Jest też cały program stypendiów prezydenta, który proponujemy od paru lat. Mieszkania dla specjalisty, które również adresowane jest dla części studentów. Więc tych ofert różnych jest bardzo dużo, aczkolwiek wprost one nie są związane z pandemią. Natomiast myślę, że pandemia to jest po prostu chwilka i za parę tygodni, paręnaście tygodni zapomnimy o tym smutnym czasie i rzeczywiście studenci zawitają do Opola i z tych wszystkich przywilejów, zalet mieszkania w Opolu będą wspólnie z nami korzystać. Jakaś alternatywa dla imprez masowych? Teamsy i zajęcia na Teamsach? No, alternatywę teraz trudno znaleźć. Po prostu trzeba trudny czas przeczekać i to jest chyba najlepsza recepta na takie czasy. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i za rozmowę. Dziękuję również, a wszystkim studentom i pracownikom Wyższej Szkoły chciałbym życzyć udanych, radosnych, rodzinnych świąt. No i pomyślności w całym nowym roku, żebyśmy zapomnieli o pandemii, a wrócili do normalności. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.